vloga. Jesteśmy aktualnie na spacerze po Rudą. I tak idziemy na sam koniec pastwiska. Jeszcze jej nie ma. Dzisiaj wieje. Jest tak chłodno, ale ciepło w miarę, bo świeci słońce. Ale wieje wiatr, więc trochę chłodno. Rozumiecie, o co mi chodzi? Jak jest ciepło, ale wieje, to jest zimno. Tak? Ruda, widzę cię! Ruda! To nie ta ruda. O, barząd! Nie, to jest... Żura! Patrz, lećcie tam! O, biegnął, co? O, chodźcie! Szybko! Chodźcie, myszki, chodźcie! Ojejku! Chodź! O, tamte też lecą. Luska ruchy! One nas nie słyszały przez ten wiatr. Chodź, Ruda! Nie ma kanta? Nie ma kanta? Ścigaj się! Nie wiem. Nie ma chyba. Ej, ciupacku! O, jakie to jest urocze! O ty! Mała gadzino! Hej, dobry, ty schudłaś! Ojej. Ruda! Dzień dobry! Widzicie, jak nasze konie nas kochają? Przybiegają. Wczoraj do mnie Pokorski też, wiesz, przybiegł. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, proszę państwa. Chyba mam brudny... A, zobacz, jak Ruda mi ośliniła ekran. A ja się dziwię, dlaczego jest taki brudny. O. I chyba od razu lepiej, wyczyszczone. Także możemy dalej nagrywać. Dziewczyny idą sobie, czyszczą się i... I przyjeżdża Laurka i dzisiaj mamy trening. Z tego co wiem, to Laura ostatnio nam mówiła, że przynajmniej dla nas będzie, to wiecie, taki spokojniejszy trening, delikatniejszy, tak żeby nie zrazić Pokiego, że ciągle ma jakieś takie, wiecie, trudności, bo ostatnio był dość trudny trening. Bo ostatnio był dość trudny trening z tego względu, że no te... Te szeregi nie były dla niego proste, bo w życiu takich nie skakał. Musiał się trochę pogimnastykować. Więc żeby nie myślał, że zawsze jest trudno, to z tego co wiem, to dzisiaj ma być taki delikatniejszy trening, łatwiejszy dla niego. No, więc zobaczymy. A Jula jest jeden trening do tyłu. Także mam nadzieję, że Laura wyciśnie z niej siódme poty. Tak? Jula ma dzisiaj w ogóle dobry humor, chyba z tego względu, że siedziała tyle czasu w domu i po prostu już prawie jej korzonki do łóżka przygrzęzły. Co ja w ogóle mówię, ale no zobacz, jaka jest szczęśliwa, bo w końcu wyszła z domu, także także dzisiaj dla nich będzie ostro, a dla nas łagodnie. Ruda, jaka ty jesteś. Teraz jeszcze zimowej trochę ma. Co? Nie, tak nie, po tak łopatce, na wysokości łopatki. Dobra, idę. Dobra, kochani, Ruda jest gotowa. Dzisiaj Ruda ma na sobie pewne nowości. Zaraz o nich opowiemy. Proszę, wchodźcie pierwsze na halę. Laurka już do nas przyjechała. Zobaczcie, tutaj się męczy i biedna ustawia jakieś... wygibasy tutaj, nie wiem co ona planuje, ale tak, jeśli chodzi o Rudę, słuchajcie, proszę bardzo, czy ktoś poznaje te ogłowie? Macie 5 sekund, raz, dwa, trzy, cztery, na pewno nie zgadniecie. To jest ogłowie, słuchajcie, po piorunku, tak, kiedyś piorun. Pioruna będą kojarzyć te ogłowie. A jeśli chodzi o kolejne nowości, słuchajcie, proszę bardzo, Ruda ma... Po dogonie, to jest w ogóle po prostu jakiś hit, to jest nie do wierzenia. W końcu siodełko nie będzie klapać, nie? No już się zbieram. O plecki, można troszeczkę teraz wyżej poskakać, bo to na wyższych skokach się odzywało, no ale super, fajnie. Zobaczymy, jak Ruda będzie chodziła w tym ogłowiu i jeśli będzie ok, to Jula chciałaby zakupić Meksykana. Także no zobaczymy. No Ruda to jest, wiecie, jedna wielka zagadka i tutaj kombinacje alpejskie, tak, eksperymenty. Zobaczymy, jak jej będzie pasować. A wędzidło ma oliwkę pojedynczo łamaną. Zobaczymy, czy jej się spodoba.
Przecież miała podwójne, tak, z miedzianym łącznikiem. Miała w ogóle jeszcze proste gumowe. Proste gumowe, no ona miała różne. Ale patrzymy, co dla niej będzie odpowiednie najbardziej. Także, a jak twoje nastawienie, Julia? Dobrze. Juro, spojrzała? Dobrze. Tak mało przekonująco. Dobrze, dobrze. No ale dobra, zobaczymy, co to z nich będzie. Także dziewczyny pakują się i rozstępowują i tutaj zobaczymy, co dzisiaj będą jeździć. Dziewczyny się rozstępowują tutaj. Laurka układa jakiś mini parkurek. Tutaj proszę Państwa, mamy ciach, rach 1, linia 2. Tutaj jest jakieś przygotowania na okser. No. Później tutaj można sobie w zależności od potrzeb zrobić woltę. Ewentualnie od razu najechać tutaj, o, pyk, na stacjonatkę bądź krzyżaka, w zależności co tutaj pani trener wymyśli. Ciach w prawą stronę, tutaj kolejny jakiś szereg, ciach dookoła i tu. I tu. Nie, nie, nie jest trudna kombinacja. Powinnyście dać sobie radę. Fajne, bo ona się nie napala, nie? A później po galopie, jak teraz ona... delikatnie, rączka nisko, przytrzymaj, usiądź ładnie, tylko się nie kłóć. No tak jest. No tak, co nie? Nie puszczę jej wody. Nisko, ręka nisko, przytrzymaj. No tak jest. Nisko, tylko i nie pochylaj. Okay. Ładnie. Jaka szybka kontra! Super, jak mile! Do przodu. Okej, na to było wiele fajniej! Tak, ładnie! Super! Ale poleciała! Nawet nagrałam! Nie pojadę. Ej, ale kiedyś z wentylem... O, ładnie! Kiedyś z wentylem mieliśmy jechać Elkę w Ekwadorze i nie pojechaliśmy tylko dlatego... Nie pojechaliśmy tylko dlatego, że były rowy z wodą, których ja się panicznie boję. No, ale się nie zgodzili. Oj, ale młody tam na powierzchni stoi. Tu wiesz, kawa, kaki, kiki, pilnują. Mocno lewa, lewa, nie cofa jej tylko do tyłu, o właśnie. O tak, i spokojnie, Jula. I na tej prawej wodze wiesz trochę. Tutaj znowu lewo dojedź, lewo dojedź, lewo dojedź. O właśnie, bo ona ci do środka nie wpadała. Nie podać. Ale zobacz, nie ma takiego rudej wyrywania głową, takiego. Tylko trochę wpada, no. No. Ale nie ma takiego panicznego, wiesz, machania łbem, wyrywania gdzieś tam tego łba. Fajnie działa, no. Super. Okej. Gotuj tylko na długie przejście do busa. Jak będzie do busa, próbowałam tak uderzyć, co to jest. Spokojna ręka. Okej, tylko na wprost się patrz. Dobra. Ale dobrą decyzję podjęła, jak ona próbowała tutaj zgasnąć. Okay.
Ale ten, skupiła się strasznie na tym, że chce wyrwać i w ogóle nie pomyślała o tym, że jedziemy coś, tylko zaczęła już walczyć z głową, nie? Jak ona idzie? Zobaczyła przeszkodę, nie? I od razu to było perfidnie widać, że wyszła ze zakrętu, zobaczyła, że jest przeszkoda i dzida! Super! Jaka prosta! Ale chciała! Ty chciałaś woltę zrobić? Okej, dobra, noga, chwilaj. Dobra, noga, jedź! Jedź, jeszcze jedna przeszkoda! Banda, banda, banda. Nie. Znowu to samo zrobiłaś. No, mogłaś sobie dalej wyjechać. Skoręka, nie pochylaj, okiel do tyłu. Okej, dobra, noga, piluj tutaj tylko w zakręcie. Pochylaj się. Super! Ten drugi był fajny. Jedź jeszcze jedna! Spokojnie, Jula. Dobrze! Okej, Jula już jest po skończonym treningu. Ja idę po Pokerskiego. Przyszykować go. No. Dzisiaj, mimo tego, że Ruda zawsze jest do przodu, to była naprawdę ciężka do prowadzenia z tego, co widziałam. No ale jakoś sobie dziewczyny dały radę. A teraz czas na Pokerskiego. Zobaczymy, co on na to. Przeszkody nie są jakieś takie, wiecie, trudne. No ale zobaczymy, co z niego dzisiaj będzie. Jaką on będzie miał energię wewnętrzną. O, dzisiaj mój koń jest dość... Chodź szybko! O, zaczęło padać deszczem. Piorun! Chodź! Chodź szybko! 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 Chodź! Chodź! Dzióbku! A co ty taki podróżnik jesteś, co? Co ty taki podróżnik? Nie poznałeś matki? Cześć! Dzień dobry! Cześć! Idziemy jeździć, chodź!
proszę. Thank you.
niższa niż ten okser. No, co no to? Wiem, ale jakoś tak wiecie, na po zagracie to jest tak inaczej, nie? Jakoś tak wyszłam z zakrętu, mówię, kurde, on był niższy wcześniej. Tak mi tą gapoki delikatnie, wiesz, klapnęła, no jedziemy. Ale tutaj to normalnie ze snu mnie wybudziłaś, nie? O, wysoce, jedzie w ogóle. Dasza, czy iść parkour, a co to, po dwójce kończymy. Tak po każdej by było, to już by był hit. Dalej go! Problem! Kto ci to zabrał? Ty mi zabrałaś pół życia. Tak samo chciałam powiedzieć, nie? Dobrze. Patrzcie, tak kocham Buzka. Nie odda mi na mięso. Ona chciała, właśnie dziś rozmawiałyśmy o tym, jakby sprzedała Justina mięso. No. I by później do sklepu poszła, a tam by była kawałek kiełbachy z zaszywką taką. Mięso z wyjątkowej Just Do It. Just Do It. I by było tylko, o to mój koń. Ona będzie tak, co je? To nie skaka, ona poszła po ostrze. Więc Justy, skacz. Skacz, bo pójdziesz na kiełbasy. A z niej to by było dużo, to nie? O, tak. Pół lodówki, nawet i więcej. No, w tych czasach wszystko drożeje, to wiecie. O, poker, dlaczego poker ma tak te wiaderka? Wyginęła oczy, no przecież nie możesz tego zrobić. Boże, jeszcze jest nie jesteś brudna. O, już jesteś czysta. A wyczyściłaś ją chociaż dzisiaj? Tak, kobieta. A, no. Czysta tak. Wiaderkę miała, no nie? Widzisz? Jaki smutek w jej oczach, wychodzimy, Julia, nie będziemy na to patrzeć. Już jej nie zobaczycie. Daj kawałek kiełby chociaż. Pa, Jula! Prezentuję wam, hej! Pa! Żebyśmy już były na zawsze związane z Justy. Tak. W szczególności. Ja myślę, że już jestem z nią związana, słuchaj. Wystarczająco. Dość. Bez kitu. Pa! Burzliwą relację. Pa! Pa! Cześć. Dobrze kochani, dziękujemy wam bardzo serdecznie za obejrzenie tego filmiku. Jeśli wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję na dole, wbijajcie na Instagramy i TikToki. Trening był ciężki. Bolą mnie nogi. Bolą nogi, ale ona miała ostatnio troszeczkę świąteczne lenistwo. Mam przerwę. Ale ćwiczyłam w domu, słuchajcie, biegałam po schodach. I do łóżka. Zdekiwałaś. Tylko salta tam. No, trening, jak to trening widzieliście, dajcie znać, jak wam się podobało. My mieliśmy takie dwa małe nieporozumienia, ale przepracowaliśmy to, także fajnie. Ogólnie podobało mi się. Widzisz. No, także widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, cześć i pa.